prezydent i premier rozmawiali o nowym Polskim Ładzie. Prezydent rozmawiał z premierem o założeniach programu Nowy Ład. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim o założeniach programu Nowy Ład, poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej. Podczas spotkania prezydent zadeklarował m.in. wsparcie przy tworzeniu programu odbudowy gospodarki po obostrzeniach. O spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim dotyczącym Nowego Polskiego Ładu poinformowała w poniedziałek przed południem PAP. Jak przekazała Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej, prezydent Andrzej Duda zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego do Pałacu Prezydenckiego, aby zapoznać się z propozycjami założeń rządowego programu Plus Nowy Ład Plus, który zawiera plany inwestycyjne oraz propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego na czas po pandemii. Priorytetem dla prezydenta Andrzeja Dudy jest walka z wciąż trwającą pandemią i skuteczne przeprowadzenie narodowego programu szczepień. Niemniej równie pilnej uwagi wymagają społeczne i gospodarcze skutki lockdownu, podkreślono. Dlatego prezydent chce wesprzeć rząd przy tworzeniu programu jak najszybszej odbudowy gospodarki po wielomiesięcznych obostrzeniach. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy w tym zakresie ośrodka prezydenckiego z rządem, czytamy na stronie internetowej kancelarii. Zaznaczono, że prezydent podczas spotkania zwracał uwagę na to, że w centrum zmian wyznaczonych przez nowy plan inwestycyjny musi znaleźć się obywatel, który otrzyma wsparcie i wymierne zyski, dzięki dalszym głębokim reformom państwa. Dlatego sposobem na szybki powrót polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu jest wprowadzenie kompleksowych zmian, które obejmą nowe zasady rozwoju gospodarki i finansów publicznych. Zapewnią ulgi dla przedsiębiorców, wskażą rozwiązanie dla problemów ochrony zdrowia, pozwolą na utrzymanie niskiego bezrobocia, zapewnią wsparcie rodziny i podreperowanie jej budżetu oraz zagwarantują dalszą digitalizację usług publicznych, podkreślono. Ponadto KPRP przekazała, że program Nowy Ład dotyczyć będzie także mieszkań, edukacji, młodych, seniorów, rolnictwa, klimatu, energetyki czy kultury. Ma zawierać m.in. szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych. W ocenie prezydenta program, będący silnym impulsem napędzającym gospodarkę, ma być też sygnałem dla inwestorów, że warto w Polsce rozwijać biznes, czytamy. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego program Nowy Polski Ład będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. W ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych, mówił w styczniu Morawiecki. W ramach Nowego Ładu, zapowiadał w lutym, że rządu, zostanie zaprezentowana atrakcyjna oferta dla inwestorów po to, żeby polska gospodarka była jak najlepiej przygotowana do nowej rzeczywistości gospodarczej. Po pandemii ludzie będą inaczej podchodzić do kontaktów biznesowych, handlu i produkcji. Będziemy gotowi wykorzystać tę wielką szansę, zadeklarował Morawiecki. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin informował na początku lutego, że Nowy Polski Ład ma zostać zaprezentowany na przełomie lutego i marca.